Co to są przeciwciała ANCA? ANCA, pisane a, -N -C -A to skrót od angielskiej nazwy antineutrophile cytoplasmic antibodies, to znaczy przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów. Badania w kierunku obecności tych autoprzeciwciał często są zlecane m.in. przez reumatologów i o oznaczeniu tych autoprzeciwciał opowiem w tym nagraniu. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podkaz ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów oznaczają przeciwciała, które są skierowane przeciwko specyficznym białkom znajdującym się w obrębie komórek układu odpornościowego, czyli we wspomnianych neutrofilach, a konkretnie w ich cytoplazmie. Cytoplazma jest to płyn wypełniający komórki, a w tym płynie zawieszone są organy komórek, czyli organella, na przykład jądro komórkowe. Zatem te przeciwciała ANKA są skierowane przeciwko prawidłowym elementom naszych prawidłowych komórek odpornościowych. Jeżeli są obecne przeciwciała ANKA, to musimy myśleć o obecności choroby autoimmunologicznej. Wyróżniamy dwie główne grupy autoprzeciwciał ANKA. C-ANKA i P-ANKA. Nazwa C-ANKA dzieła się od tego, że typ świecenia tych autoprzeciwciał Immunofluorescencji pośredniej określa się mianem cytoplazmatycznego, stąd literka C. C-AMK są przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku zwanym proteinazą trzecią. Natomiast druga grupa, przeciwciała P-AMK, ta nazwa wzięła się od skrótu od słowa perinuklear, czyli okołojądrowy, co wiąże się z okołojądrowym typem świecenia w immunofluorescencji pośredniej. Te ANKA są skierowane przeciwko innemu białku, które jest w cytoplazmie neutrofilów, a mianowicie przeciwko mieloperoksydazie. Przeciwciała ANKA oznaczamy, jeśli podejrzewamy, chorobę z grupy zapaleń naczyń, w których mogą występować te przeciwciała. Tymi chorobami są ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, czyli ziarniniak Wegenera, eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, czyli choroba Hurga-Strauss, oraz mikroskopowe zapalenie naczyń. Jedną z sytuacji klinicznych, w których oznaczamy przeciwciała ANKA jest występowanie kłębuszkowego zapalenia nerek, to jest w sytuacji, w którym są uszkodzone kłębuszki nerkowe i dochodzi do białkomoczu, moczu bądź do rozwoju ciężkiego nadciśnienia tętniczego. Innymi przykładami są nawracające krwawienia z zatok przynosowych bądź zapalenie płuc, które nie ustępuje pod wpływem antybiotyków i musimy poszukiwać autoimmunologicznej przyczyny zapalenia płuc. Oczywiście jest też szereg innych rzadszych wskazań, np. podejrzenia zajęcia mięśnia sercowego przez zapalenie naczyń bądź zajęcie jelit objawiające się krwawieniem do światła przewodu pokarmowego. Są to jednak sytuacje dużo rzadsze i przede wszystkim oznaczamy te auto przeciwciała u pacjentów, którzy przebywają w szpitalu. Podsumowując, przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów, czyli w skrócie ANKA, to auto przeciwciała, które pomagają nam w rozpoznawaniu zapaleń naczyń, czyli ziarnieniakowatości z zapaleniem naczyń, eozynofilowej ziarnieniakowatości z zapaleniem naczyń oraz w rozpoznaniu mikroskopowego zapalenia naczyń. Są to choroby rzadkie, ciężkie i te autoprzeciwciała oznacza się przede wszystkim u pacjentów przebywających w szpitalu. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.